Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Cities Skylines z czarnych Sekwoi. Moje miasteczko, tak w ogóle. Słuchajcie, na samym początku oczywiście przypominam o łapce w górę. Myślę, że możecie się troszeczkę lepiej postarać niż ostatnio, także jakbyście mogli zostawić tą łapkę w górę, to byłoby bardzo dobrze, bo słuchajcie, wiem, że filmy czasami nie docierają do wszystkich. Więc jeżeli chcecie mi pomóc z dotarciem do wszystkich i pomóc mi przede wszystkim w tym, żebym w grudniu nie zostawił tego YouTube'a w pierony, to naprawdę pomóżcie mi przynajmniej w ten sposób, że zostawcie tą łapkę w górę pod tym filmem, bo to naprawdę w jakimś tam stopniu pomaga. Słuchajcie, dzisiaj tak jak mówię, zajmuję się tą górą. Padło, słuchajcie, na to, żeby ją jednak wyrównać i zrobić tutaj duże, duże takie przedmieścia. I w zasadzie tak też zrobię. Ale żeby nie było też, słuchajcie, tak ubogo, może nie ubogo, ale pusto. Później górę. Aha, no dobra, nie pójdę. Później górę. Tutaj nieco ją powiększymy. Tą tutaj, tu. I na tej górze tutaj. U samego szczytu na pewno powstanie jakiś taki fajny park, taki kompleks rekreacyjny. Plus, słuchajcie, będę chciał dorobić. No, obserwatorium kosmiczne, żeby na górze było obserwatorium kosmiczne, słuchajcie. Perfecto mundo. Będziemy obserwować wtedy, czy jakieś kosmity nie nadlatują i tak dalej, i tak dalej. Także jest sporo tutaj do roboty. A właśnie tutaj będą fajne takie przedmieścia. Strasznie mi się to spodoba, jeżeli będą właśnie przedmieścia, gdzie nie gdzie jakieś bloczki i to będzie tak właśnie w styl. Właściwie zastanawiam się nad stylem. Czy wziąć styl ten, European Suburbia, czyli europejskie przedmieścia, czy może wziąć styl Green Cities. Myślę, że Green Cities chyba będzie fajniejszy, nie? Ogólnie fajnie wygląda. No, takie nie? I troszeczkę takich budynków, gdzie nie idzie takie bloczki. A tutaj, słuchajcie, przy tym będzie taki malutki kurort, gdzie będą sobie mogli, wiesz, przyjechać na rybki, zjeść smażoną rybkę z frytkami, z jakąś suróweczką. Na przykład do tego popić piwkiem. Dwie rybki w sumie takie smażone, No, ale dobra. Słuchajcie, włączyłem na chwilę sobie stan konta nielimitowana kasa, żeby po prostu wykorzystać tą nielimitowaną kasę na wyrównanie tego, bo... No nie oszukujmy się, trochę to kosztuje. I tak sobie pomyślałem teraz... Kurde, czemu ja na to wcześniej nie wpadłem, jak przyszło mi ratować tamte stare miasto z tsunami? Przecież mogę zrobić dokładnie ten sam myk. Włączyć nielimitowaną kasę, to co miało być zebrane, to by zebrało. Później miasto by sobie zaczęło spokojnie znowu zarabiać i byśmy wyłączyli tą taką unijną dotację na ratunek miasta, nie? Czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? Nikt z was raczej na to nie wpadł, albo przynajmniej nie widziałem w komentarzach. No ale cóż. Mądry Polak po szkodzie. Słuchajcie, specjalnie włączyłem na razie... na razie pauzę, bo tak jak mówię, tutaj sytuacja tego wymaga. Myślę, że weźmiemy sobie ten. Ja, może być, dobra. No i słuchajcie, tutaj srogo będzie się działo. Na razie sobie to wyrównamy. Dobra, to co? Biorę się za to i ten, no i wyrównamy. I'm done who you found me.
dobra, słuchajcie, mam wszystko pięknie tutaj, ładnie wyrównane. Słuchajcie, nie zabrakło tutaj takiego garbiczka, czy jak to nazwać, z sekwojami. Pięknie, ładnie sekwoje na zakręcie, jak będzie ktoś jechał tutaj pociągiem, to będzie widział oczywiście piękne, ładne miasteczko. No i w oddali oczywiście większe miasto, no i tutaj będą go mijać przepiękne moje ulubione sekwoje. No i słuchajcie, dobra, biorę się jeszcze za ulicę, tutaj zrobimy sobie, no i rzecz jasna, sam układ dróg to jest tej tutaj strefy, ale ona tutaj będzie dosyć sroga, powstaną to na pewno z dwie trzy szkoły, parki, nie parki, basen i tak dalej, także będzie tutaj, będą mieli co robić, ale zaczniemy, słuchajcie, pierwszy od układu samych dróg. Okej, dobra, słuchajcie, jestem, wybudowałem sobie już tutaj troszeczkę tej strefy i słuchajcie, wiecie co ja zrobiłem? Po prostu jak się zorientowałem, to powiedziałem jedno naprawdę głośne kurwa mać. Wiecie dlaczego? Włączyłem nagrywanie wcześniej, żeby wyrównać ten teren, co żeście widzieli. I potem sobie powiedziałem, dobra, zrobię wam timelapse'a z takiego tutaj budowania drogi i tak dalej, i tak dalej. I no i zobaczycie całą resztę. Miałem robić tutaj dokładnie w tym kwadracie, tutaj mówię, że zrobię, słuchajcie, te krzoczki i tak dalej standardowo, bo mamy tutaj halę sportową, mam Instytut Sztuk Pięknych jako szkoła, szkołę podstawową, basen publiczny i tak dalej, no i doktora, lekarza. I sobie powiedziałem, dobra, tutaj zrobię te krzoczki, patrzę na ten, na wskaźnik nagrywania, nie nagrywam. Nie nagrałem chyba z 10 minut materiału. Po prostu kierwa. Po prostu kierwa porażka. Ja pierdyle. No, szlak jasny człowieka może trafić. Nie kliknąłem sobie nagrywania. Nagrywałem tylko kamerkę. Tak patrzę kątem oka. A dobra, kamerka się nagrywa. Patrzę zaraz. No, nie nagrywa się ani dźwięk, ani wideo. W sensie ja pierdyle. I borsuk w tyłek z takim kurde w dup skojerza nietoperza normalnie, tak bym mu zasadził kopa takiego w dupę temu nietoperzowi, że fuck kierwa, ale jestem zły, masakra. Tyle, słuchajcie, tutaj mówię do was, a może by tą szkołę, a może by tą szkołę, a może tamtą, a tu się kierwa nic nie nagrywało. Całe szczęście, słuchajcie, że się zorientowałem po tych 10 niecałych minutach, a nie pod koniec odcinka, gdzie bym powiedział, dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, yo, i bym popatrzył, kurwa, nic się nagrywało. Chyba bym, nie, chyba bym popierdził, wtedy by nie było chyba odcinka już, bo bym, po prostu bym tym, jobnął wszystkim i poszedł spać. Jasny gwint, no przecież żebym się wkurwił. Sorry, że tak bluzgam teraz, ale no jak tu człowiek ma się nie wkurzyć? Przez własną głupotę, ale kierwa. Także słuchajcie, no pokażę wam, tutaj zrobiłem tak, tak w ten sposób, tu będą bloki, tu są domki jednorodzinne, policję tu trzeba, tu nagle nie ma oczywiście, nie ma pracowników, nie ma, oni chcą handel, ale nie ma pracowników, nie ma pracowników, to po cholery wam ten handel, jak nie ma pracowników. Oh god damn it. Żem się zdenerwował, wpieniony jestem, kierwa mać. Jak tak można w ogóle człowieka oszukać? Policję tutaj chcieli, bo tam już widzę, kradną nagle. Nagle im kradną. To więzienie by mi pasowało niedługo wybudować, bo też dramat się robi. Jasny gwint. Komisariatu w zasadzie żadnego nie mam, ale dobra, to no, nic, może więzienie wybuduję w następnym odcinku sobie, ale do dzisiaj to już tutaj trochę dokończę. Ja pierdyle, no. Ale dałem ciała strasznie. Oh my god. Ale będę to przeżywał teraz. Jak ja mogłem tak zrobić? Ale tak to jest, jak człowiek sobie nie popatrzy. Już nieraz tak miałem, słuchajcie, że też... A, nagrywam. O kierwa, nie nagrywam. I było takie wow. Dobrze mówię, no
Szczęście w tym, że to w zasadzie tylko chwilka materiału. Te pół godziny, te dwie czy drogie parę dróg zrobiłem i w zasadzie tyle, ale jakby mi to cały odcinek, oj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 
Masakra. Oj, strasznie byłbym zły. Teraz muszę sobie zjeść na pocieszenie pizzę. Tak, pizzę sobie zjem. Oje. Kosia, Kosia, ty byś tylko wpierdalał. Dupsko cię rośnie. Czasami musi, słuchajcie. Ale jak... Nie, nie, nie. Może on mnie oszukuje? Może on, może się nagrywało, tylko się wyłączyło? Aż później zobaczę, może kurde. Faktycznie? Nie. Pewnie nie. Nie, 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 nie. Gdzie tam? Na pewno nie. Nie ma takiej opcji. Może jakieś kamienie bym sobie tu postawił? Za dużo. Nie wiem, to może jakiś park? Aha. Oh my god. Oh my god. Oh yeah. To będzie dobre tam. KFC. Jak w pysk strzeli tu. No dokładnie. Czy to hałasuje? Nie hałasuje, więc KFC jak nic. Pójdą sobie na kurczoki najwyżej. Cieszycie się? No, cieszcie się. Hej. Nie chcą się cieszyć z kurczoków. No jak tak można? A właśnie, w ogóle tutaj w to rondo bym sobie coś skomponował. O, idealnie. Ale jasny gwint. He. Niesamowite. Fajnie wygląda. Ale ja bym sobie tu jeszcze jakieś sekwoje. Nie, może sekwoje nie, ale jakieś drzewo bym sobie tutaj w ten środeczek dał. Na przykład takie. Shift P? Ja. Okej. I może jakiś krzoczek. Na przykład ten. Ha! Perfekto, nie jest takie gołe już, nie? Sobie tu gdzieś na tym. Tu by można było jeszcze posadzić. To nie będzie widać takiego łączenia tutaj. Okej. Ale kurde, mam pomysła, ale mam pomysła. Klik. Ho, fajna sekwoja. Nie no, żartuję. Dobra, shift P, off. Dobra, okej, okay, to mamy. Tutaj jakieś, tu bym jeszcze dał jakieś krzoczki. Żeby to jakoś w miarę sensownie wyglądało. Może takie krzoczki. O, mogą być, nie? Całkiem spoko. Ale kurde. Strasznie. Jać. Ajajajajaj, nie mogę tego teraz przeżyć, kurde, słuchajcie. Jak ja mogłem coś takiego odwalić? Niech ktoś mi powie. Jak to się stało?
Okej. Co to już trafa mi tu nie działa? Dlaczego mi trawa nie działa? Nie mogę jej tak zasadzić. Nie wiem. Coś się zruszało. Tutaj może jakieś biuro. Nie wiem, jakieś praktyki by na przykład mieli czy coś, nie? Coś tym rodzajem się tak tutaj widzi. Okej. Patrzcie, tu się bardziej wybudowali niż ci tu, czyli tak za bardzo w domkach to oni chyba nie ten tego. Widzę, że problem ze śmieciami rozwiążemy tym, że tutaj byśmy może Okej. Tu damy śmieci. Te dwie te spalarnie na razie powinny dać radę. Pływający kolektor śmieci. Zmniejsza zanieczyszczenie wody. Ile on mnie kosztuje miesięcznie? 1200. Serio, że tutaj... Serio, że trzeba ogrzewanie do tego? No chyba sobie jaja robił. No po co im ogrzewanie w... Co? No dobra, nie już będzie. Fajny ten kolektor. Zobaczymy faktycznie, czy za niedługo będzie taka czystsza woda, nie? W sumie ten... Tego bym zabgradeował. Może byśmy faktycznie ten zabgradeowali do tego, żeby to czyste ścieki leciały. Nie, wiecie o co chodzi. W sumie mógłbym już te postawić. Ale czekajcie, bo mamy te... Aha, nie, bo mamy tamte te. W zasadzie to chyba mógłbym je nawet wyłączyć. Cyk. Cyk. I co, nie zmniejsza się? Zmniejszyło się, ale niewiele, więc jakbyśmy postawili jeszcze jedną tutaj taką. Moglibyśmy je ogólnie przenieść w inne miejsce. No. Bo tu się im ciasno zrobiło. Jak ktoś mi powiedział, żebym przestegował te. Nie w tą stronę. Okej. Znowu w tą stronę. Jedne byłyby w tą, drugie w tą. A teraz to się mogłyby być. A tego już w ogóle nie mogę ruszyć, bo tu się coś ten taguje. Każde będą w inną stronę, no dobra. No tu idą dobrze, kurde no. No i nagle im to przeszkadza. Dobra, nic, robimy tak.
Kurde, to też by pasowało. Ile mi to w ogóle odwrócenie kosztuje? 1800. A, dobra. Stać mi na to, ale przeniosę, żeby wszystkie ładnie wyglądały. No. No, lepiej jest, nie? Lepiej. No, raczej. Dobra. Anarchia off. No i te bym jeszcze przeniósł, kurczę. Pasuje gdzieś tam... w inne miejsce, bym powiedział. Ewentualnie... tego przemysłu stąd wyrzucić trochę. Przenieść go w inne miejsce. Dzięki temu zyskamy tutaj miejsce na... oczyszczalnię. Oh yeah. Damy tak. Damy drogę. Dotąd. Tutaj. Czy tą drogę mogę zupgrade'ować? Ależ tak, oczywiście. Tylko z pasem zieleni. Oh yeah. Dzięki temu będę raczej mógł już na równo podłączyć sobie drogę tą, żwirowaną. Oczywiście, że tak. Dobrze. I tak, żeby dla jasności jeszcze tutaj... pyk. Oczywiście podłączymy go rurą cieplną. Dobra. Myślę, że spokojnie teraz... łopanie, jak te ścieki teraz będą wydalać, bez problemu. Człowień. Dobra, ci se radzą. Tu się nawet, kurczę, ładnie wybudowali. Tutaj powstały te sklepiki, nie sklepiki. Jest fajnie, powiem wam, jest fajnie. Nie spodziewałem się, że w zasadzie tak tutaj te wieżowce wystrzelą. Zresztą tak więcej ludzi woli mieszkać w wieżowcach niż chyba tym. No dobra, no cóż zrobisz. Tutaj będziemy na pewno ten realizować... plan jeszcze taki. No. Tego takiego miasteczka, nie? Znaczy miasteczkę. Jaki tam kurorcik. Recykling tworzy sztucznych. Tutaj zaawansowane technologicznie. Zachęta dla rowerzystów. Zakaz silników samochodów elektrycznych. Aha, muszą zmienić pojazd. To na razie nie będziemy tak, bo to jest koszt dwóch dolców, także na razie nie, to by był za duży wydatek, mi się wydaje. Dobra. Okej, jak już tu jestem. Ta droga byłaby do tego, do obserwatorium, a tutaj... w sumie tutaj chyba nie będę potrzebował aleje, mi się wydaje, że tutaj nawet wystarczyła... zwykła droga. Z uwagi na przeznaczenie tego miejsca. Przeznaczenie jest... bardzo proste. Więzienie. Bęk. To oczywiście grzanie, chociaż mogliby w zimnie siedzieć, w końcu to więźniowie, więc kij z nimi.
Okej. Musimy podciągnąć im prądy. Druta. No bo tutaj druta naprawdę musimy wyciągnąć, żeby wyciągnąć, pociągnąć. Innej opcji na razie nie będzie. Będą troszeczkę odizolowani. Dobra. Później tak to pociągniemy. A tutaj bym jeszcze zrobił, słuchajcie... Aha, bo to będzie już autostrada. Aha. Zrobimy tak i coś na coś tutaj kiedyś wykorzystamy. Ale tutaj bym zrobił jeszcze, słuchajcie, pyk. Nie gaśniczek, przecież gaśniczek może też. O, fuck. Ale mogło być tak. Helikoptery policyjne całkiem spoko się tu sprawdzą. W sumie gaśnicze będzie tutaj można ustawić. Gaśnicze medyczne. W razie W był tutaj drugi punkt taki dostępowy, bo na razie nie mamy dużo tych helikopterów, więc będzie to mega potrzebne. No i powoli. Dobra, czy będzie, słuchajcie, jakiś przemysł zainwestować, bo tego przemysłu mam tyle co nic. Tutaj troszeczkę, no i tu. A tu bym, słuchajcie, tu bym ten kawałek chyba troszeczkę... Pasowałoby go roztegować na przemysł, nie? W sumie tutaj, tak sobie myślę, że można by zrobić wiadukt na 8 wysoki. Tu zrobimy tak. Okej. Tu by był wiadukcik, okidoki. No i tu byśmy sobie walnęli później ciąg dalszy tej strefy przemysłowej. Myślę, że może tutaj by... No, będzie git chyba. Mają tutaj... Będą mieć... tutaj będzie zrobił jakiś sklep czy coś. Niedużych rozmiarów, tylko tutaj i wyłącznie. A reszta oczywiście tutaj byłaby już w przemysłówce. Łącznie z tym, nie? A będziemy nad tym myśleć niebawem. Tu jeszcze możemy... wykorzystać tutaj ten kawałek, bo oni już sobie powoli domagają strefy, aczkolwiek może tutaj nawet będzie można inaczej zrobić, ewentualnie przenieść jeszcze. To by pasowało kupić, ile mi tam jeszcze, będę mógł kupić 44 tysiące mieszkańców. 4 tysiaki mieszkańców jeszcze. Może tu im na razie dam, niech wydobycie wzrasta. Dobra, no dadzą sobie radę, powoli, słuchajcie. Okej, to, już to mam kiedyś do dokończenia. A to może na jakimś streamie, patrzcie, jak to jest ludzi, ha. Nice. Dobra, słuchajcie, to co, widzimy się w kolejnym odcinku, dzięki wam za uwagę. Jak wam się odcinek oczywiście podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, to jest subnicie kanał, co będzie na bieżąco i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, na razie, hej.